proszę Państwa. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Robert Rewiński, jestem redaktorem naczelnym portalu dla Polaków w kraju i na świecie Patriot24.net. Obserwujemy w wielu krajach działania Krzysztofa Rutkowskiego, oczywiście również na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Nasze spotkanie będzie składać się z trzech części. Przedstawimy pierwszy problem tutaj biznesmena, przedsiębiorcy z Krapkowic. Przedstawimy dramat państwa tutaj z jednej z opolskich wsi, a potem połączymy się z panem Krzysztofem Rutkowskim, który osobiście nadzoruje całość działań związanych z tymi dwoma sprawami i który odniesie się do obu tych skandalicznych sytuacji. Szanowni Państwo, rozpoczynamy tutaj od sprawy, która wydaje się zdumiewająca z punktu widzenia obowiązującego w Polsce z pewnością od roku 1989 prawa do wolności posiadania. Mamy sytuację, proszę Państwa, z Krapkowic, gdzie pan, proszę się przedstawić tutaj. Marek Tomaszewski, prezes Zakładów Mechanicznych Zamfa w Krapkowicach. Od wielu lat znakomicie rozwija działalność gospodarczą, tworząc miejsca pracy w Krapkowicach. Natomiast w sąsiedztwie jego biznesu swoją działalność gospodarczą prowadzi firma, która zlokalizowana jest w tym miejscu. Widzimy to na zdjęciu zrobionym z kamery dronu. Proszę Państwa, z punktu widzenia własności, ja może troszkę obrazowo powiem, o czym będziemy rozmawiać. Gdybyśmy mieli tutaj swoją posesję, domek jednorodzinny i obok zamieszkałby sąsiad, to proszę Państwa, dziś mówimy o problemie takim, że sąsiad, mając drogę dojazdową wytyczoną, od wielu lat wjeżdża na naszą posesję ciężkimi tirami, prowadzi do dewastacji tej drogi, nie ponosi żadnych kosztów, ani portierni, ani wymiany nawierzchni, których Pani zaraz będzie tutaj mówił, konserwacji, które idą w dziesiątki tysięcy złotych. I jeszcze w tym momencie, nie przestrzegając wyroków, które są korzystne z punktu widzenia wstrzymania tej dzikiej sytuacji, rości sobie prawa ukarania Pana kwotą dziennie 11 tysięcy złotych za to, żeby ta sytuacja mogła trwać. Proszę Państwa, to zdjęcie jest bardzo istotne, ponieważ widzimy, że przedsiębiorca, który funkcjonuje tutaj, może wjeżdżać od ulicy Opolskiej ulicą Wierzbową. I tu widzimy, zdjęcie jest bardzo znaczące, ponieważ widzimy tutaj samochód osobowy, ale widzimy tutaj również wywrotkę. Droga jest utwardzona, bez problemu można wjeżdżać tutaj, by wjechać na teren tej nieruchomości. Ja za chwilkę oddam Panu głos i włączę materiał, który zarejestrowaliśmy w dniu wczorajszym z ekipą Krzysztofa Rutkowskiego. Wjechaliśmy tutaj od portierni samochodem właśnie w miejsce, gdzie powinna ta droga funkcjonować dla tego przedsiębiorcy. Ten przedsiębiorca prowadzi specyficzną działalność, produkuje trumny. Powinno być to wszystko pod bardzo wysokim nadzorem. Natomiast okazuje się, że to, co dzieje się z punktu widzenia prawa w województwie opolskim, jest tylko i wyłącznie prześladowanie przedsiębiorcy, który chce rozwijać swoją działalność, który chce działać zgodnie z prawem. Ja włączę w tym momencie ten film. Zobaczycie Państwo, że można dojechać do tej posesji, a Pan przedstawi cały problem z punktu widzenia prawa, bo to jest dla nas istotniejsze. Żyjemy w państwie prawa, przestrzeganie obowiązuje każdego, a nie może być tak, że sędzia, który w tym momencie z niewiadomych przyczyn sprawą zajmuje się od wielu lat różnymi wątkami, które Pan tutaj zaraz przedstawił, jeśli chodzi o zaskarżenie i tak dalej, w tym momencie
kończy swoją działalność karaniem pana jako właściciela. Sytuacja absolutnie zdumiewająca. Proszę bardzo o przedstawienie problematyki z punktu widzenia, dlaczego ta sytuacja ma miejsce, kto jest winny temu, co się dzieje. Szanowni Państwo, ja zostałem prezesem Zampachu S.A. w 2011 roku. I konflikt z firmą Ergopak, z panem Tomaszem Dygą i Janem Dygą trwa już 6 lat. Pan Jan Dyga nabył swoją nieruchomość od przedsiębiorstwa państwowego Zakładu Mechanicznych Zampach, kiedy jeszcze były to zakłady państwowe, jako wydzielona działka. Wtedy nie protestował. W księgach wieczystych pisze, że jest to samodzielna nieruchomość. Nie protestował. Miał dojazd zapewniony od ulicy Wierzbowej. Kiedyś to się nazywało droga numer 15. Tu widzimy na ekranie w tej chwili, wiedziemy tą ulicę. I gdyby ta nieruchomość nie miała drogi dojazdowej, to ani urząd gminy nie zatwierdziłby tego podziału, ani starostwo powiatowe też by tego podziału nie zatwierdziło, a notariusz w akcie notarialnym musiałby ustanowić służebność drogi przejazdu, bo każda działka, tak było i tak jest, musi mieć dojazd. W tym momencie tego nie było, ale droga była. Tylko że skoro pan Jan Dyga i Tomasz Dyga, firma Ergopa, przez prawie 20 lat nie użytkowali tej drogi, tam jeździły tylko ciągniki rolnicze, to ta droga troszkę zarosła. Ale w tej chwili widzimy, to jest stan z dnia wczorajszego, widzimy, że stan tej drogi jest dobry, jest tak utwardzony, można swobodnie dojechać, widzieliśmy z tej satelitarki, czy można dojechać ciężarówką. W ubiegłym roku gmina Krapkowice wystąpiła do firm znajdujących się w pobliżu z prośbą o zadeklarowanie współfinansowania kosztów na polepszenia tej drogi. My jako Zampad zadeklarowaliśmy się, że damy na to 30 tysięcy. Firma Ergopak Jan Dyga i Tomasz Dyga odpisała, że nie da ani złotówki. Gmina Krapkowice zamierzała kupić 2000 ton kruszywa i wysypać na tą drogę. Po deklaracji firmy Ergopak Jana Dygi i Tomasza Dygi, że się nie dołożą do tego, wycofali się z tego, dali 300 ton kruszywa. I te 300 ton kruszywa jest wysypane. My ponieśliśmy jako Zampach koszt utwardzenia, walcowania i jest to w tej chwili taki stan, mógłby być dużo lepszy, gdyby firma również chciała, zależało jej i chciała ponieść taki koszt. Tu widzimy miejsce, gdzie z tej drogi można wjechać bezpośrednio na plac. Ten plac zaraz zobaczymy, to jest duży plac manewrowy, gdzie można wykonywać manewry dużymi ciężarówkami. Problem, którym jesteśmy uwikłani, trwa już, jak wspomniałem, 6 lat i jest to sprawa, która się toczy w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich pod sygnaturą akt 1 NS 231/12. 6 lat i nie ma rozstrzygnięcia. A problem jest banalnie prosty, bo z naszego punktu widzenia nie może się toczyć sprawa o służebność drogi koniecznej, skoro obydwa podmioty wiąże umowa cywilnoprawna, bo pan Ergopak, pan Tomasz Dyga ma z nami umowę na dojazd do swojej nieruchomości przez naszą nieruchomość w formie umowy. I sprawa powinna być rozpatrywana tylko wtedy, gdyby takiej umowy nie miał, ale on tą umowę ma. Ale sąd tego nie bierze pod uwagę. Szanowni Państwo, istotne jest to, widzimy tutaj plac, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza przez właśnie osoby skonfliktowane z panem prezesem i jego firmą. Wrócimy zaraz do zdjęcia satelitarnego. Widzimy tutaj elementy, które wstrzymują rozwój firmy tutaj pana prezesa. Chodzi o to, że miała być budowana hala do magazynowania stali. Tak. Przez upór, przez to, że nie jest sankcjonowane prawo. Chodzi o wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polski, jaki zapadł tutaj w Sądzie Rejonowym w Opolu 11 lutego 2014 roku, który gwarantował prawo do swobodnego. My jako firma czuliśmy się zagrożeni ekspansją firmy Ergopak, której jedynym celem jest to, mają działkę, która jest za mała na to, żeby prowadzić na niej działalność
gospodarczą z takim rozmachem, z jakim by chcieli ją prowadzić. W związku z tym dążą do tego, żeby tą działalność gospodarczą nieodpłatnie prowadzić na naszym terenie. My się na to nie mogliśmy zgodzić. Założyliśmy sprawę sądową o naruszenie posiadania. I sąd rejonowy w Opolu potwierdził to i zakazał Tomaszowi Dydze, Janowi Dydze, firmie Ergopak naruszania naszego posiadania poprzez parkowanie, rozładowywanie towarów na naszym terenie. Widzimy tutaj na zdjęciach, jak wygląda codzienność w tej firmie. Wjeżdżają tiry przez własność tutaj firmy pana prezesa. Proszę powiedzieć, ile wydaliście na te trylinki, na wzmocnienie gruntów, na to, żeby tutaj te drogi przejazdowe mogły funkcjonować? Na ulepszenie dróg około 300 tysięcy złotych. Tutaj widzimy płot i to są 3 metry, z których może korzystać zgodnie z prawem firma właśnie, która jest, to należy do pana Dyki, Tomasza i do pana Jana Dyki. Natomiast te wszystkie działania, które widzimy tutaj z udziałem tirów, są to działania bezprawne. Tak? Powtórzę ten przykład. To tak jak gdyby na naszą posesję, gdzie mamy, załóżmy, domek jednorodzinny, wjeżdżały tiry i jest to absolutnie bezprawie, które jest sankcjonowane tutaj przez... Prawo własności gwarantuje nam konstytucja, która w moim mniemaniu jest tutaj rażąco łamane, jest to prawo. Chciałem jeszcze tutaj powiedzieć, że skoro firma Ergopak i pan Tomasz Dyga dostali nakaz naruszania naszego posiadania, zakaz naruszania naszego posiadania, to sąd rejonowy w Strzelcach Opolskich i właśnie pan sędzia Marcin Ilków, który te wszystkie sprawy w tym czasie prowadził, doprowadził do takiej sytuacji, że udzielił zabezpieczenia firmie Ergopak, która pozwala mu na wszystko to, co wcześniej sąd rejonowy zabronił. Sąd rejonowy w Opolu. Rejonowy. Czyli mamy sytuację zupełnie nadzwyczajną, gdzie mamy wyrok sądu, wyrok prawomocny z Opola i bierze to inny sędzia i stwierdza, ten wyrok nie ma żadnej racji bytu, ja sobie wystawię inny i obciążę jeszcze dodatkowo pana. Proszę powiedzieć, ile dziennie pan musi zapłacić teraz, żeby funkcjonowało prawo, które ten sędzia... Sąd nałożył na nas grzywnę 15 tysięcy złotych za każde naruszenie. Dziennie. Za każde naruszenie. Pierwsze 15 tysięcy złotych pan Jan Dyga i Tomasz Dyga już od nas ściągnęli, bo sąd nakazał. Dwa następne wnioski leżą już w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich o kolejne 30 tysięcy. Sąd również nakazał nam, najpierw pozwolił nam budować magazyn stali, o czym chciałbym powiedzieć. Zaraz pokażę ten magazyn stali jeszcze raz. A następnie, kiedy myśmy na ten magazyn stali, rozpoczęliśmy jego budowę, ponieśliśmy gdzieś kosztów około 170 tysięcy, to są koszty tylko księgowo zaewidencjonowane, nie są to koszty pracy naszych pracowników, które po prostu są kosztami stałymi. Czyli to jest ten teren, na który za unijne pieniądze miał powstać magazyn, to jest ten teren państwa. Wstrzymano nam ten... Przez to tylko dlatego, że pan Dyga, jeden i drugi, przepuszczają tiry niezgodnie z wyrokiem prawomocnym wydanym przez sąd Opolu. Firma Ergopak i sąd rejonowy w Strzelcach Opolskich wyobraża sobie, że droga dojazdowa do firmy Ergopak musi prowadzić przez środek firmy. Przez pana. Wszelkie orzeczenia sądowe, kodeks mówi o tym, że powinno to być po trasie najmniej nas obciążającej. Czyli tutaj ulica. A dzieje się to zupełnie odwrotnie. Jest to po trasie najbardziej nas obciążającej, wstrzymująca nam wszelkie inwestycje. Chcieliśmy wybudować magazyn, nie możemy. Chcieliśmy wybudować halę, nie możemy. Z jednego projektu akurat firma Test, która jest sąsiednią firmą, musi zrezygnować. I przepada dotacja unijna, no ale musi, nie ma innego wyjścia. Ile osób jest zatrudnionych na państwa terenie? Na naszym terenie jest w sumie zatrudnionych 200 osób. 100 osób zatrudnia firma Test, 100 osób firma Zamba. I chciałem powiedzieć, że to są 100% umowy o pracę. Proszę państwa, rozmawiamy o skali, którą tutaj firma zapewnia jako pracodawca. To są rodziny, które funkcjonują dzięki państwa firmy. I w tej chwili działalność pana firmy jest zagrożona przez to, że sędzia tutaj ze Strzelc Opolskich zupełnie nie bierze pod uwagę prawomocnego wyroku z Opola. Proszę powiedzieć, jeśli chodzi o dalszy rozwój, co oznacza wstrzymanie tych inwestycji dla Was jako dla firmy? To jest stagnacja. My mamy zobowiązania biznesowe i już powinniśmy mieć wybudowaną nową halę, w której
no nie chcę tutaj mówić o szczegółach, ponieważ jest to jakaś tam nasza tajemnica handlowa, ale miały być tworzone innowacyjne produkty, do których żeśmy się zobowiązali. No niestety jest ten projekt w tej chwili bardzo mocno zagrożony. Proszę Państwa, ja powiem jeszcze o jednej rzeczy. Wrócimy do tego filmu i przekażę informacje, które wynikają też z dokumentacji, którą przedłożył mi tutaj pan prezes. Widzimy firmę, która według wycen, które dostarczyła do banku BGŻ Paribas, jest warta 4 miliony złotych. Chodzi o firmę pana Dygi, Jana Dygi i Tomasza Dygi. Widzimy tą firmę tutaj na zdjęciach, które zrobiliśmy wczoraj. Proszę Państwa, poprosiliśmy o to, żeby pan Tomasz Dyga w dniu wczorajszym przekazał nam nazwisko osoby, która wykonała tę wycenę na 4 miliony, ponieważ pan złożył zawiadomienie, że jest to kwota wyceny wyłudzona, a na podstawie tej wyceny pan Dyga Tomasz i pan Jan Dyga, tak, otrzymali... To znaczy ja złożyłem zawiadomienie do prokuratury w Kędzierzynie Koźlu o posłuszenie się sfałszowanym dokumentem w celu uzyskania korzyści, bo tak to należy interpretować. Skoro biorą kredyt i w dolarach, tak? Tak, i który... W setkach tysięcy dolarów. Który następnie zabezpieczeniem tego kredytu jest ich nieruchomość i przedstawiają dziesięciokrotnie, przynajmniej dziesięciokrotnie zawyżoną wartość tej nieruchomości, to jest to przestępstwo w mojej ocenie. Jak zachowała się policja? Pan zgłosił to na prokuraturę, policja podjęła czynności. Przyszło pismo o umorzeniu śledztwa z prokuratury z Kędzierzyna. Byłem przejrzeć akta. No, wygląda to w ten sposób, że oprócz mojego zawiadomienia w aktach jest tylko moje przesłuchanie, gdzie byłem wezwany na policję do Kędzierzyna w celu złożenia wyjaśnień i nikt więcej nie został przesłuchany. Czy dokumenty, na jakiej podstawie zapadło umorzenie? Na podstawie, napisane jest tam tak, że na podstawie tego, że zwrócili się do banku z pisemnym zapytaniem, a bank nie udzielił żadnej odpowiedzi. Tak jakby prokuratura nie miała innych narzędzi, żeby zmusić ludzi do składania wyjaśnień. Czyli żeby zmusić bank do tego, żeby pokazał dokumenty, tak, dokumenty wyceny. Wczoraj pan Tomasz Dyga odmówił podania nam nazwiska biegłego rzeczoznawcy, który podpisał się i podbił pieczątką tą wycenę na 4 miliony. Proszę Państwa, to jest bardzo istotne, bo kolejne zgłoszenia dotyczą faktów związanych z tą nieruchomością. Tutaj są produkowane trumny, a nie ma wody bieżącej. Firma Ergopak zajmuje się przeróbką tektury falistej. Z tej tektury falistej produkuje różne opakowania kartonowe, ale między innymi trumny kartonowe, które prawdopodobnie są używane w spalarniach zwłok. Pan złożył zawiadomienie do Straży Pożarnej i do sanepidu w tej sprawie. Zwykle, obserwujemy to w różnych miejscach w Polsce, natychmiast odbywa się kontrola, szczególnie ze strony sanepidu, jeśli chodzi o tak drastyczny kontrast pomiędzy działalnością pogrzebową czy wspomagającą przemysł pogrzebowy, a zachowaniem wymogów sanitarnych. Jaka jest odpowiedź ze strony Straży Pożarnej, jaka jest odpowiedź ze strony sanepidu, panie ministrze? Sprawa odnośnie Straży Pożarnej trwa już 5 lat i Straż Pożarna nie potrafi wyegzekwować od przedsiębiorca, daje, że tak powiem, swoje decyzje, ale one nie są realizowane i nie ma żadnej reakcji. Tak samo sanepid. Daje decyzję, nie wiem, wystąpiliśmy z zapytaniem do sanepidu, do Straży Pożarnej, na jakim jest to etapie, ale odpowiedzi nie mamy. Proszę Państwa, czy w województwie opolskim funkcjonuje polskie prawo? Czy są przestrzegane ustawy związane z tymi wątkami, o których mówi pan prezes? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, tym bardziej proszę powiedzieć, jakie skargi, które pan złożył do sądu, zostały umorzone przez sędziego, który się tą sprawą zajmuje. Sędziego Marcina Ilkowa ze Strzelca Polski. Przede wszystkim myśmy składali wniosek o zmianę zabezpieczenia, bo to zabezpieczenie, które udzielił sąd, jest dla nas niekorzystne, natomiast jest bardzo korzystne dla strony przeciwnej, dlatego że gwarantuje im nieodpłatny przejazd przez nasz teren, korzystanie z tego terenu i właściwie no to nie jest zainteresowany rozstrzygnięciem, bo ten układ pasuje, ale tylko drugiej strony. My natomiast mamy wstrzymane wszelkie inwestycje i nie możemy ruszyć z żadnym projektem, które były planowane. Złożyliśmy więc wniosek o zmianę zabezpieczenia. Niestety wniosek ten został odrzucony.
Złożyliśmy następnie drugi wniosek w grudniu ubiegłego roku o zmianę zabezpieczenia. Wniosek do dzisiaj nie jest rozpatrzony, aczkolwiek sądy obowiązuje 30-dniowy termin rozpatrzenia tego wniosku, ale niestety nie jest rozpatrzony. Tu widzimy tą tekturę, która jest używana między innymi na tury. No, tektura, przerób tektury jest o wyższej kaloryczności, dlatego tam w takim obiekcie obowiązują większe rygory pożarowe niż w innych firmach. Ale nie ma wody. Nie ma wody. Proszę Państwa, brzmi to absolutnie niedorzecznie, absolutnie skandalicznie, ale są to fakty, które mamy zgromadzone w formie dowodu. Tak, według mnie nie jest przystosowany do warunków o podwyższonym zagrożeniu pożarowym, dlatego że i okna, i bramy nie są w klasie ogniowej, są zwykłe bramy powstawiane, także tutaj... Pracuje tam kilkanaście osób. Nie wiem, nie wiadomo dziś, w jaki sposób korzystają z bieżącej wody, w jaki sposób korzystają z sanitariatów, natomiast z punktu widzenia funkcjonowania prawa wszystko jest wzorowo, proszę Państwa. Tak funkcjonuje tutaj wymiar sprawiedliwości, jeśli chodzi o problem pana prezesa, który zatrudnia 200 osób. Tak. Czy są pytania w związku z tą sprawą Państwa? Jeśli nie ma, jak Państwo zamierzacie pomóc w tej sprawie? Jako biuro? W tej chwili Państwo się zwrócili do Krzysztofa Rutkowskiego, zresztą zapytam się zaraz bezpośrednio, o udzielenie pełnej ochrony związanej z przestrzeganiem prawa na tym terenie, zgodnie z wyrokami prawomocnymi, jakie zapadły tutaj w Opolu. Dochodzi do prowokacji ze strony przeciwnej. Proszę powiedzieć tutaj bardziej szczegółowo. Jeszcze chciałem tylko się odnieść do jednego. Myśmy również złożyli wniosek o zmianę sędziego, ponieważ uważamy, że sędzia, który rozpatruje tą sprawę, sprzyja stronie przeciwnej. Ja nie wiem dlaczego, ja mam takie odczucie. Wynika to ze słów, jakie padają na rozprawach, z pytań, z gestów. Z adresowanych jakichś tam uwag pod moim adresem, z tego to wynika. Oczywiście wniosek ten... A tutaj nagle się okazuje, że kamery przestają działać, jak się rozpoczyna. Tak, rozpoczyna się rozprawa sądowa, sąd informuje, że nie ma nagrywania. My się po tym do sądu zwracamy o udzielenie informacji publicznej, w jakim czasie była awaria monitoringu i czy w ogóle były. Takiej odpowiedzi nie potrafimy uzyskać. W sądzie wstrzelca o Polskę. Tak. No i zażaliliśmy oczywiście wniosek o zmianę sędziego, ale nie jest też do dzisiaj rozpatrzony i nie wiem, jakie są koleje, czy już został przekazany do Sądu Okręgowego w Opolu, czy dalej jeszcze w Strzelcach leży, nie wiem. Szanowni Państwo, za chwilę, tak jak powiedziałem, pan Krzysztof się do tego odniesie, natomiast nie może być tak, że funkcjonuje pewien obszar w Krapkowicach na zasadzie kompletnego bezprawia. Niestety wszystkich nas obowiązuje prawo, jesteśmy równi wobec prawa i w tym momencie to, co się dzieje, jest absolutnie zdumiewające, a wręcz trudno wierzyć, że przy poszanowaniu własności w Polsce coś takiego ma miejsce. Przechodzimy do drugiego tematu. Proszę Państwa, doszło do aktu terroru w Gostomi. Jest to jedna z wsi tutaj na terenie województwa opolskiego. 3 lipca 2016 roku w godzinie 3.30 na terenie gospodarstwa państwa ktoś podpala maszyny rolnicze, ciągnik. Ten pożar się rozprzestrzenia, dochodzi do zdumiewającej i szczęśliwej sytuacji, jeśli chodzi o tą samą sytuację, o to wydarzenie, ponieważ to miejsce jest otoczone budynkami. W wyniku nagłego podpalenia jednego z ciągników, ten ciągnik uruchamia się. Uruchamia się rozrusznik i odjeżdża, płonący ciągnik odjeżdża kilkanaście metrów od pozostałych maszyn, od pozostałych zabudowań. Ten element uratował, może tutaj ja Panią zapytam, jak mógł się skończyć ten pożar, gdyby zapaliło się wszystko to, co było wokół miejsca zdarzenia. Ja może powiem tak, ja sprostuję. Doszło do podpalenia dwóch ciągników, nie jednego, dwa spłonęły, a po prostu odjeżdżając ten ciągnik uratował nam pozostały park maszynowy, ale mogło dojść jeszcze do większej tragedii, gdyż nasze gospodarstwo jest usadowione na takim
na takiej górce, prawda? I zjeżdżałam z ten ciągnik z tej górki, kierował się prosto do obory, w której znajdowało się 52. Ja wiem, że każdy powie, a tam krowy, a tam zwierzęta, prawda? Ale po prostu, nie wiem, nagle skręciła się kierownica, układ kierowniczy i uderzył w halę. I po prostu tam doszło do wybuchu tego ciągnika i skłonu do szczętnie. No ale mogli zginąć i ludzie, gdyż sąsiedzi właśnie przyszli i też pomagali gasząc. No ale na szczęście stało się to, co się stało, spłynęły tylko dwa ciągniki, prawda? Przepraszam, czy to telefon dzwoni? Możemy włączyć telefon? Proszę, bardzo proszę, odłączę. To było, co myślę, to jak na zewnątrz. Sprawa jest o tyle istotna, że musimy się tutaj... Także mieliśmy szczęście w nieszczęście. Spłynęły dwa ciągniki, ale nie zginął nikt ani z mojej rodziny, ani z rodziny sąsiadów, która przyszła i pomogła nam gasić, prawda? Ale no i na szczęście odjechał ten ciągnik. Proszę Państwa, zaczekamy tutaj na Pana, bo to jest bardzo istotne. Za chwilkę zaprezentujemy Państwu wypowiedź Pani Sołtys, która wczoraj odniosła się do sprawy. Pani Sołtys zgodziła się udzielić nam rozmowy do kamery. Już tylko chcę ustawić Państwu ten moment istotny. Zostało ogłoszone. Tutaj mamy do czynienia z dużym podpaleniem, gdzie mogło się spać całe gospodarstwo. I dom. Dziecko i coś i nie... To według mnie podpalenie to drugie, to jest gorsze niż morderstwo. Bo nawet jak idę kogoś zamordować czy coś, to idę zamordować jedną osobę konkretnie, a tutaj mogło się skończyć bardzo źle. Bo jakby poszły iskry, czy przerzuciłyby się na inne pojazdy, ludzie trzymają paliwo, wszędzie są ciągniki, samochody w garażach i mogło to się naprawdę bardzo źle skończyć, więc ta osoba też musiała mieć konkretny powód, żeby aż tak ryzykować i taką krzywdę chcieć zrobić. No, druga strona medalu, też mi się wydaje, że takie profesjonalne podpalenie, to nie wiem, czy tutaj też Państwo... Biuro Pana Ludkowskiego też powinno zwrócić uwagę na to, że tego też chyba nikt nie robi za darmo. Czyli... To mogło też być na zlecenie, bo tak podpalić i ryzykować to, że ktoś mnie spotka, że mnie zobaczy, że ludzie dzisiaj mają kamery właściwie wszędzie, mają w telefonach, mają na domach, mają na sklepach. No do dzisiaj nie ma problemu, bo ja jestem świadkiem i ja już w każdej chwili mogę wszystko dokumentować. No nie tak jak kiedyś widziałam, ale nie miałem co zrobić. Dzisiaj już każdy może po prostu zrobić. To wydaje mi się, że dużo, że tak powiem, no ten znak dla nich, to podpalenie, to musiało być tak, że ta osoba dużo wyłożyła, żeby się pokazać, żeby po prostu powiedzieć, że coś jest nie tak. Jeszcze... Czyli, że ten zleceniodawca zainwestował duże pieniądze? W to, żeby ktoś to zrobił, bo takiego podpalenia nie zrobi tutaj nikt z naszej wioski, bo ja tutaj wszystkich znam, mieszkam tu 30 lat. Szanowni Państwo, jeszcze tutaj wrócę do tego wątku. Państwa gospodarstwo jest otoczone też domami sąsiadów. Proszę powiedzieć, gdyby doszło do tej detonacji, gdyby ten traktor nie odjechał cudem, ile osób mogłoby zginąć potencjalnie? No to tak właśnie o tych sąsiadach żeśmy wspominali, no ale mogło dojść do podpalenia tych właśnie pozostałych tych budynków, prawda? I nasza rodzina mogła dostać jakiś uszczerbek na zdrowiu, czy zginąć, czy w ogóle rodzina sąsiadów, prawda? Ile osób było zagrożonych w tym znaczeniu? No od sąsiadów przyszło ile? 4, no i myśmy też byli 4, prawda? 8 osób, sąsiedzi brali udział w akcji gaśniczej, też narazili swoje zdrowie i życie i tutaj... Na szczęście nie doszło do tragedii. Ale proszę Państwa, to jest drugie podpalenie, jeśli chodzi o Państwa. Państwo byli również sołtysami w tej wsi. Pan był przez ile lat? 12 lat byłem sołtysem. Pani była przez 4. Także, proszę Państwa, do pierwszego podpalenia doszło w marcu 2013 roku. Wówczas pies tropiący doprowadził
policjantów na jedną z posesji. Proszę Państwa, człowiek, który tam mieszka, nie został w żaden sposób ukarany. Doszło do podpalenia wtedy ciągnika, do poprzebijania opon i nic, proszę Państwa. W drugim przypadku, czyli jeśli chodzi o zdarzenie z 3 lipca 2016 roku, mamy do czynienia z odnalezieniem dowodów, które sprawcy zostawili poza miejscem już podpalenia, natomiast które z pewnością należały do podpalaczy. Muszę powiedzieć coś więcej na temat tych dowodów. Po prostu, proszę głośniej. Po prostu zostały znalezione 2 kanistry po benzynie. Poszło to do laboratorium do badania do Katowic. Został znaleziony plecak młodzieżowy. Zostały znalezione spodnie z paskiem, 2 pary butów, chusteczki z Rossmana, niemowlęce. Na chusteczkach są ślady po pudrze, po prostu damskim pudrze. I policja po prostu chciała wyodrębnić w wynikach DNA, czy w tym pożarze brała udział kobieta. Po dziś dzień nie wiemy, tych wyników nie znamy jeszcze. I proszę Państwa, Państwo otrzymali kilka dni temu wyniki, jeśli chodzi o, czy informacje o tych wynikach. Z tych informacji wynika, proszę Państwa, nic. Państwo przekazali nam informację, że policja nie jest w stanie ustalić, do kogo należą ślady biologiczne, nie jest w stanie ustalić, czy te ślady biologiczne należą do osób, które zostały wskazane tutaj przez Państwa jako potencjalne osoby mogące uczestniczyć w tym zdarzeniu. Co więcej, Państwo w tym momencie tak naprawdę nie mają dostępu do akt sprawy. No jak na razie nie, bo śledztwo tak na razie trwa. Mija 8 miesiąc, śledztwo trwa i nic, proszę Państwa, drugie podpalenie w Gostomi i żadnych rezultatów. Dlatego Państwo w akcie bezradności zwrócili się o pomoc do detektywa Krzysztofa Rutkowskiego o wyjaśnienie tej sprawy. Pan Krzysztof Rutkowski pierwszą swoją decyzją zapewnił ochronę Państwu, gospodarstwu i nie ma w tym momencie mowy o tym, by ktokolwiek mógł bezkarnie zbliżyć się tutaj do Państwa. Za chwilkę się połączymy z Panem Krzysztofem, który się również odniesie do tej sprawy. Czy są pytania na tym etapie konferencji? Państwo są. Dobrze, połączmy się. Dzień dobry Panie Krzysztofie, Robert Rewiński z Patriot24.net z tej strony. Jesteśmy tutaj razem z dziennikarzami, razem z pokrzywdzonymi na konferencji prasowej. Rozpoczęliśmy od pierwszego tematu dotyczącym, ten temat dotyczy sprawy biznesowej, sprawy drogi dojazdowej tutaj w Krakowicach. Proszę powiedzieć, co Pan sądzi na temat przestrzegania prawa własności w Krakowicach w oparciu o tą rzeczywistość, która tutaj funkcjonuje? Oczywiście prawo własności, to co robimy w tym momencie w Katowicach, to co robimy
Panie Krzysztofie, jeszcze mam pytanie, bo ponieważ Pan prowadzi działalność gospodarczą już ponad 26 lat, tutaj mamy do czynienia z sytuacją taką, że firma, która stwarza problemy, no, nie ma wody bieżącej, nie ma odbioru, czy nie ma interwencji skutecznej sanepidu, tam pracuje kilkanaście osób, tam są tworzone trumny. Okazuje się, że są te sprawy umarzane, że organy państwa zupełnie nie zajmują się tego typu wątkami. Co pan sądzi na temat tak drastycznego kontrastu, jaki tutaj właśnie mamy w Karkowicach? Jeszcze ostatnie pytanie. Tutaj pan prezes próbuje od wielu lat dochodzić sprawiedliwości w sądzie, w Strzelcach Opolskich. Sprawą zajmuje się od wielu lat jeden i ten sam sędzia, który sprawę umarza i nagle okazuje się w ogóle, że psują się kamery, kiedy rozpoczyna się rozprawa tutaj właśnie w przedmiotowym temacie. A po zakończeniu nagle kamery znów funkcjonują znakomicie. Wniosek o odsunięcie tego sędziego jest odrzucany i widzimy bezradność absolutnie przedsiębiorcy, którego firma zatrudnia 200 osób i daje funkcjonowanie 200 rodzinom w okręgu krakowickim. Proszę powiedzieć, co pan sądzi o takim funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w Strzelcach Opolskich? Bardzo dziękuję tutaj, jeśli chodzi o ten pierwszy temat. Przechodzimy do tematu drugiego. Mamy drugie podpalenie w gospodarstwie państwa, którzy byli sołtysami w Gostomi. Mamy pierwsze to podpalenie z 2013 roku. Pies doprowadza do posesji. Policja umarza sprawę. Osoba, która tam mieszka, nie ponosi żadnej kary. Teraz mamy drugie podpalenie, które mogło się skończyć tutaj według państwa potencjalnie śmiercią co najmniej 8 osób. Według pani obecnej sołtys mogło dojść do tragedii dużych rozmiarów, gdyby doszło do detonacji zbiorników z paliwem zarówno tutaj w gospodarstwie, jak i w tym w gospodarstwach sąsiednich. Mamy zebrane dowody z pola, gdzie są ślady biologiczne, gdzie są kanistry, gdzie są chusteczki i nagle okazuje się, że organy ścigania od lipca 2016 roku nie są w stanie ustalić sprawców, nie są w stanie, według informacji tutaj podanych przez pokrzywdzonych, dopasować tych śladów biologicznych do żadnych osób, które są no, wskazywane, notowane, czy być może zamieszane w tą sprawę. Okazuje się, że być może tych śladów biologicznych w żaden sposób nie można wykorzystać do wyjaśnienia tej no, bardzo niebezpiecznej sprawy. Co pan na ten temat sądzi? Czy
Czy Państwo macie pytania do Pana Krzysztofa Rutkowskiego? Nie mam pytań. Panie Krzysztofie, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy i życzymy wielu sukcesów, jeśli chodzi o Pana bieżącą działalność w Polsce i za granicą. Tak jak Pan Krzysztof Rutkowski przekazał, myślę, że niebawem dojdzie do ponownego spotkania tutaj w tej sprawie. Na pewno mam nadzieję, że dojdzie też do wyjaśnienia wielu kwestii związanych tutaj ze sprawą przedsiębiorstwa Skiarkowic. Powrócimy do tych tematów. Mamy nadzieję, że wtedy przedstawimy Państwu wyniki działań Krzysztofa Rutkowskiego. I mamy nadzieję, że nastąpi to bardzo szybko, bo jedno, co jest istotne w tych działaniach, które obserwujemy, nie można pozostawić sprawcy, szczególnie tutaj tego ataku, można go nazwać terroru, który został zastosowany, bez schwytania sprawcy, bez jego ukarania, ponieważ potencjalnie może dojść do powtórzenia podobnej sytuacji i wówczas może dojść do ofiar śmiertelnych i absolutnie nie można dopuścić do tego, by taka sytuacja zaistniała. Proszę zrozumieć, że ten, który decyduje się na tak odważny, a jednocześnie niebezpieczny krok, ma potencjał do tego, by wykonać to ponownie. Jest to psychiczna w tym momencie zdolność do zabijania. W tym momencie organy ścigania, wiem tutaj, że Pan Krzysztof Rutkowski również będzie zdeterminowany, by jak najszybciej ta osoba znalazła się za kratami. Jeśli nie ma więcej pytań, bardzo serdecznie dziękuję.